5 grudnia gościmy w studiu Radia Ziemi Wieluńskiej burmistrz gminy i miasta Złoczew, panią Jadwigę Sobańską. Witam serdecznie. Dzień dobry. Te świąteczne reklamy przypominają, że Boże Narodzenie coraz bliżej, ale także jutrzejszy dzień, czyli świętego Mikołaja. Ale radni w Złoczewie nie byli takim szczodrym Mikołajem, bo podczas ostatniej 26 sesji Rady Miasta i Gminy Złoczew dyskutowali nad podwyżkami opłat za wodę i ścieki, ale także i podatków. Te wzrosty są duże? Jeśli idzie o podatki, to tak w granicach 4%, czyli o stopień inflacji, za wyjątkiem podatku od gruntów rolnych, bo on nie uległ zmianie. Jest w takiej wysokości jak w tamtym roku, czyli 57 zł. Pani burmistrz, właśnie a propos tej średniej ceny żyta, na której podstawie jest obliczany podatek rolny, początek tego roku, gdy ustalano ten podatek, to były też właśnie duże naciski. Z jednej strony, żeby ratować budżet, z drugiej strony rolnicy obawiali się ogromnego wzrostu podatku, ponieważ ta cena za żyto w ciągu dwóch minionych lat ogromnie wskoczyła. Tak, i u nas też była taka naprawdę gorąca, ale merytoryczna dyskusja na temat właśnie podatków. I to oczywiście ma dwie strony, jak wszystko, podatek rolny, bo z jednej strony my rzeczywiście byśmy chcieli pójść na rękę rolnikom, rozumiemy ich problemy, bo są nasi rolnicy i oni są bardzo blisko nas, więc wiemy, z jakimi problemami się borykają, z wymarznięciami, z tym, że zboże siewne jest drogie, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy obniżyli podatek, prawda, to wtedy wskaźniki nam się też nie zgodzą, prawda, nie będziemy w stanie podjąć żadnych inwestycji, a rolnicy też oczekują dróg na wsiach, oczekują no w ogóle poprawy warunków bytowych, więc nie da się mieć wszystkiego, nie można mieć wszystkiego, a przynajmniej nie od razu. Zresztą takie dwie drogi otwarliście uroczyście w listopadzie, między innymi w Emilianowie i w Potoku. To duże inwestycje były? To znaczy inwestycje jak na naszą gminę takie znaczące, dlatego że w Emilianowie ponad kilometr drogi, z tym, że ona była dofinansowana w wysokości 50% właśnie z Urzędu Marszałkowskiego. I w przyszłym roku planujemy dalszą modernizację tej drogi w Emilianowie. Natomiast jeśli idzie o potok, to tam było ponad 2 kilometry i to było ze środków własnych, ale bardzo taką oszczędną technologią. 231 tysięcy kosztowała ta droga w potoku, ale jak się patrzyło na radość mieszkańców, kiedy tę drogę otwieraliśmy, a sporo osób przyszło właśnie z tego sołectwa i na radość pani właśnie sołtys, to jest po prostu coś. No, to jest ogromna przyjemność taką drogę oddać i widzieć, że ona będzie służyć mieszkańcom, a szczególnie tam był problem z dziećmi, które miały dojść do przystanku, do autobusu, bo w fatalnym stanie była ta droga już. Wtedy nie szkoda tych pieniędzy wydawać i to jest dowód, że czasami te przyziemne rzeczy bardziej cieszą niż te, o których mowa w Warszawie, w Sejmie przykładowo, ale powróćmy do tej ostatniej sesji Rady Gminy w Złoczewie, bo jeszcze ustalaliście stawki za wodę i ścieki. Czy te stawki wzrosły? Jeśli tak, to o ile? No i jak one wyglądają? Tak, stawki wzrosły. Jeśli idzie o stawki dla odbiorców indywidualnych, to tam około 40 groszy na metrze sześciennym. Więcej wzrosły dla przedsiębiorców. No chcieliśmy tych odbiorców indywidualnych uchronić, a za ścieki 29 groszy dla odbiorców indywidualnych. To ile teraz za metr sześcienny wody i ścieków? W tej chwili jest za metr sześcienny wody 2,67 za metr sześcienny, a za ścieki jest właśnie 3,60
6. To ceny brutto czy netto? Netto. Netto. Pani burmistrz, bo teraz do końca grudnia samorządy muszą zgodnie z ustawą o wywozie śmieci ustalić stawki za ten wywóz, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Pani już widzę, tak się aż zmrużyła, aż się zdenerwowała, bo to chyba bardzo taka nieprzyjemna ustawa. To jest nieprzyjemna ustawa. Problem. To jest następny problem, z którym się muszą zmierzyć samorządy, bo to jest rzucenie na barki samorządów ogromnej odpowiedzialności i postawienie nas w takiej sytuacji mocno dramatycznej, bo trudno będzie ściągnąć te opłaty za śmieci. No, u nas takie wstępne wyliczenia, to oscyluje ta cena za 7 zł na osobę, bo to jest chyba, już przymierzaliśmy się do różnych rozwiązań, prawda? Żadne nie jest idealne. Żadne, nawet nie to, że idealne, żadne nie jest dobre. Ani najbardziej sprawiedliwsze byłoby na przykład od ilości wyrzuconych śmieci, czyli ilość koszy i tak dalej, ale tu ustawodawca zrobił tylko 3 możliwości. Tak, ilość zużytej wody, tak. Gospodarstwo domowe, od osoby. Powierzchni. I od powierzchni, więc od osoby jest chyba najrozsądniejsze jednak mimo wszystko. Ale czy te 7 zł pani zdaniem pozwoli? No bo jeszcze te przetargi obowiązkowe. Przetargi obowiązkowe i nie wiemy na ile one będą. A co z zakładami komunalnymi, gdy przegrają? Właśnie i nie wiemy na ile one będą rzetelne w tym sensie, że się nie umówią. Przecież mogą to zrobić, chociaż to jest zabronione. No, jest zabronione, ale mogą tak się sobie dzieje. Wyznaczyć jakieś tam terytoria dla siebie i wtedy my będziemy w sytuacji bez wyjścia. Także ja się ogromnie boję tego wyzwania, bo rzeczywiście na barkach samorządów ciążą naprawdę duże obciążenia, a ograniczenia, jeśli idzie o zadłużenie, o wskaźniki, w których my się musimy zmieścić, są naprawdę bardzo restrykcyjne i w związku z tym myślę, że większość samorządowców obawia się, że będziemy skazani niedługo na wegetowanie, na takie przetrwanie. I to przetrwanie takie za cenę ograniczania etatów, zwalniania. Ludzie nie tego oczekują. Oczekuje się wzrost miejsc pracy, wzrostu wynagrodzeń ze względu na to, że wszystko drożeje, prawda? Tak jak u nas zdrożała woda. Ale rzeczywiście tłumaczymy, że wiąże się to z tym, że dobiega końca inwestycja, ta potężna, czyli przebudowa stacji uzdatniania wody. Ale to jest początek, bo my musimy cały system zmienić właśnie w pierścieniowy, bo nie osiągniemy takich efektów, na jakich by nam zależało. A to się łączy po prostu z kolejnymi kosztami i trzeba było te stawki za wodę podnieść, bo inaczej to jest błędne koło. Powoli zaczynamy odczuwać to wejście Polski do Unii Europejskiej nie tylko poprzez uzyskiwanie tych środków unijnych na różnego typu inwestycje, ale właśnie na te koszty, bo spełniając te wymogi, trzeba jednak będzie bardzo dużo zapłacić i podejrzewam, że to chyba będzie największa podwyżka, jaką odczują mieszkańcy w 2013 roku, nawet podwyżki prądu nie będą aż tak odczuwalne. Jak ale właśnie mówi pan za śmieci. Redaktor o śmieciach. Tak, oczywiście. Ale teraz druga ważna sprawa, między innymi dla samorządów w Złoczewie, czy też w Wieruszowie. S8 jest budowana droga ekspresowa i teraz bardzo niepokojąca informacja. 3 nowelizacje ustawy wprowadzone mają być pod głosowanie po 1 stycznia 2013 roku dotyczące przejęcia dróg krajowych w gminach, gdzie w tym samym ciągu przebiegać będą drogi S8 ekspresowe. A taka sytuacja ma miejsce właśnie w Złoczewie i w Wieruszowie. No to dla gminnego budżetu to byłoby zabójstwo. Tak, dlatego, że nam grozi, że tak powiem, przejęcie 2 dróg krajowych, to jest 14 i 45. Z tym, że u nas, jak myśmy się przypatrywali właśnie tym zapisom, to na terenie naszej gminy droga S8 nie idzie w tym śladzie. Także mam nadzieję, że uda nam się przed tym obronić, tym bardziej, że samorządowcy już zbierają siły, żeby wspólnie się bronić. Takie spotkania, takie próby obrony już w tej chwili podjęliśmy i mam nadzieję, że
uwzględnią, będą te argumenty nasze uwzględnione. I to nie mówię tylko o tych argumentach finansowych, ale właśnie o samych zapisach w ustawie, że na terenach niektórych, przynajmniej samorządów, te drogi ekspresowe nie idą w śladzie starych. Absolutnie. Pani burmistrz, nie uważa pani, że posłowie kolejny raz robią nowelizację ustawy w taki sposób, żeby skłócić ze sobą poszczególne szczeble samorządu, bo jedna z nowelizacji polega na tym, że drogi krajowe przejmują gminy. Tak. Druga z propozycji, że to przejmuje Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli województwo, które w tym roku już ogromnie się zadłużyło na te inwestycje drogowe w województwie. W następnym też planuje to zrobić. I już mówią zarządcy dróg wojewódzkich, że jeśli im się doda jeszcze kilka 10 kilometrów dróg pod jeszcze jednym warunkiem, że w czasie zimy trzeba ten pierwszy stopień odśnieżania utrzymać, czyli ciągle sprzęt musi na kilkuset kilometrach jeździć. To jest niewyobrażalny koszt i będziecie przerzucać między sobą piłeczkę. Oczywiście, a jeżeli my będziemy zmuszeni do przejęcia tej drogi, to nie będziemy w stanie utrzymać jej w takim na pierwszym stopniu właśnie utrzymania. Ona spadnie do rzędu drogi gminnej, lokalnej. Czyli czwarty, piąty. Oczywiście. Akt piąty mówi o tym, ale że przez 24 godziny może być nieprzejezdna. Tak, ale nas po prostu nie będzie stać na to, żeby ją utrzymać. To jest proste bardzo. Pani burmistrz, 6 grudnia już jutro, to przejdźmy do miłych spraw na koniec. W listopadzie w Filharmonii Łódzkiej podczas gali przedsiębiorczości wręczono złote kłosy, między innymi w kategorii urzędnik przyjazny organizacjom. Tu wśród 17 nominowanych osób była między innymi pracownica Urzędu Gminy w Złoczewie, inspektor do spraw promocji i rozwoju lokalnego i pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych, czyli pani Katarzyna Sufleta. Tak, to uważam, że to bardzo duży zaszczyt dla gminy i ogromna radość, że mamy takiego pracownika jak pani Kasia Sufleta. Rzeczywiście jest bardzo zaangażowana, jest bardzo pomocna. Jeśli idzie o współpracę z organizacjami pozarządowymi, to rzeczywiście zna wszystkie te organizacje u nas. Promuje też gminę w środowisku, zajmuje się projektami unijnymi, także naprawdę jest to pracownik na medal, na nagrodę. A już dzisiaj mogą państwo jeszcze tylko właśnie dzisiaj głosować na Facebooku na najładniejszą świąteczną bombkę choinkową, bo taki konkurs ogłosiła gmina Złoczew. Zgłoszono do konkursu aż 44 prace i myślę, że już jutro w Mikołaja będzie wiadomo, kto wygrał. Rozstrzygnięcie, tak, oczywiście. Z tym, że poprosiliśmy do komisji osoby, o których wiemy, że mają ten gust estetyczny, taki wyrobiony, żeby to było obiektywnie i żeby rzeczywiście zwyciężyła najpiękniejsza bombka. A był to też pomysł pani Kasi Suflety na najładniejszą bombkę, bo w Bieśćcu jest właśnie takie stowarzyszenie i tam też się odbywają takie konkursy i myśmy tym tropem poszli. Pani burmistrz, jeśli chodzi o te bombki, ma pani już jakiegoś faworyta? No, tam większość bombek jest bardzo, bardzo ładnych i no oczywiście, że jedna mi się spodobała szczególnie, ale nie będę zdradzać, bo ja nie będę w komisji. I już na koniec, pani burmistrz, po świętach macie otworzyć tą stację uzdatniania wody. Ja przede wszystkim życzę, żeby ta woda wreszcie była czysta, pod odpowiednim ciśnieniem, bo tego chyba sobie życzą mieszkańcy na ten nowy rok. No i żeby te koszty nie zniszczyły budżetu w gminie i nie sprawiły, że będziecie wegetować. Tego serdecznie życzę. A jaki będzie budżet w 2013 roku, to będziemy rozmawiać już w 2013 roku. Oczywiście na początku, gdy będzie pani ponownie gościć w studiu Radia Ziemi Wielońskiej. A właśnie dzisiaj naszym gościem była burmistrz miasta i gminy Złoczew, pani Jadwiga Sobańska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.